Proszę Państwa, znajdujemy się na terenie geosfery. Zaczynamy tropić zbliżającą się wiosnę. Już w paru miejscach zakwitła leszczyna. Nie tylko pyli, ale także wysunęła fioletowe nitki pręcików. Znaczy się z tych, co będą orzechy. Ale zazwyczaj takie kwitnienie leszczyny, które oznacza przedwiośnie, bywa takim przedwczesnym alarmem. Natomiast kolejnym symbolem, czy znakiem, że wiosna się zbliża, jest kwitnienie oczaru chińskiego. Do tej pory ten krzew tropiliśmy po prostu w Chrzanowie i patrzyliśmy, kiedy już zakwita. W Chrzanowie też zakwitło. Wobec powyższego udaliśmy się na geosferę, aby zobaczyć, co porabiają tutejsze oczary. Posadzono je nie wiadomo dlaczego i w takich ilościach, tym niemniej właśnie zauważyliśmy. Na jednym krzewie pojawiły się pierwsze kwiaty, a zatem może tak, jeden oczar wiosny nie czyni, ale jest nadzieja, że będzie coraz cieplej. Jak wspomniałem, oczarów jest tutaj dostatek, posadzono ich moim zdaniem troszkę za dużo. Tym niemniej uważnie rozglądając się znaleźliśmy kolejne zgrupowanie, gdzie te kwiatki są już naprawdę bardzo, bardzo ładne i widać, że wiosna zbliża się szybkimi krokami.